want to sell records, so you can't do with a righteous thing, you know. Now that them want to hear that, the people them need more action. So just change your style, sin. More gun talk, more killing and shooting, more of the rascal. Me tell you, say life not go work, but man, big trouble, I come to make nothing nice, go on for sure. Me tell you, say life not go work, but man, frustration all over from your head down to both of me shoe. Another chapter I begun, me put bullets in me gun. No lucky life, me never had, so me could have hurt another one. Everything fucked up, everything gone, and the one changed the program. And now you see my face, slip on the pillow, cry like a woman. You hear me ballin', but me not go ball like a lion. This a madman calling me on the microphone. Stop me say, now watch your man, you better watch your man. Why is your cooking? Sama historia powstania festiwalu jest taka, że chciałem z zespołem na jakimś festiwalu regowym zagrać, a jedyną opcją było to, żeby sobie zrobić taką imprezę samemu. Przez 8 lat poznałem bardzo dużo muzyków, dużo bardzo ciekawych i fajnych ludzi. Także myślę, że to jest mega doświadczenie na całe życie już, jakby organizacja. Rozwijam się razem z tym festiwalem, także to jest w tym piękne. And them walk on the road. The innocent children in the school, ya. Idiot boy, them a comfy fool, ya. If you not believe it, brethren, then take a short look and go, ya. Every little word you a talk on them, take care why you say, why you speak. Jak przyjechaliśmy tutaj, to zobaczyłem masę ludzi i stwierdziłem, że Wodzisław po prostu ma masę po prostu, która chce muzyki reggae, bawi się przy niej, jest z nami tutaj dzisiaj. Bardzo miło, jesteśmy zaskoczeni, bo jest mnóstwo ludzi, którzy są bardzo zainteresowani tą muzyką. Yeah, always in Poland it's nice with the people. People are awesome. Good crowds and very honest with the, you know, you play and you get some back, it's really nice. But today it was a big pleasure for us to play here at this festival because enough people, lots of people are here. And jest duża scena, ale jest ta intymność takiego obcowania z publiką, no nie? I to mi się podoba. Jest po prostu świetnie. Jest niesamowita atmosfera, wiele ludzi bardzo pozytywnie zakręconych, uśmiechniętych, zadowolonych, którzy lubią tą muzykę, nie tylko i fanów, ale ludzi, którzy po prostu przyszli pobawić się w rytm bardzo dobrej muzyki, jaką jest reggae. I to wszystko w parku miejskim. Dzięki reggae festiwalom ten park żyje i to jest najważniejsze. Podoba mi się, że przyszli też ludzie z miasta, a nie tylko fani muzyki reggae, nie? Bo o ile mi wiadomo, jest za darmo, prawda, ten festiwal? No właśnie. To jest fajne, bo to bardzo dobrze wpływa na popularyzowanie naszej muzyki wśród ludzi i to jest świetna robota po prostu. Chcę, żeby teraz wszystkie nogi podniosły się z ziemi, okej? Okay? Yeah! Chcę was zobaczyć w górze, moi ludzie, ej! Yeah, yeah.
Słuchajcie. Po jednej stronie ja, po drugiej stronie ty. Babilon nie chce, żebyśmy żyli w jedności. A przecież ty i ja, to jeden, a nie dwa. Jedność musi być i nie tak fały. Po jednej stronie ja, po drugiej stronie ty. Babilon nie chce, żebyśmy żyli w jedności. A przecież ty i ja, to jeden, a nie dwa. Jedność musi być i niech tak trwa. Babilon wciąż dziel. Na tych, co mają już i na tych, co też mieć by chcieli. Na tych, co śpią w kartonach i na tych, co śpią w pościeli. Na tych, co są na tronach i na tych, co siedzą w celi. Babilon nas dzieli od niedzieli do niedzieli. Ciągle słyszę, że ktoś kogoś znowu gdzieś zastrzelił. Za to tylko, że tamten być innym się ośmielił. Lutar na jedyny dobry podział na dobrych ludzi skurwieli. Ja po jednej stronie ja, po drugiej stronie ty. Babilon nie chce, żebyśmy żyli w jedności. A przecież ty i ja, to jeden, a nie dwa. Jedność musi być i nie tak mały. Czuć tą bliskość z ludźmi, a to jest najważniejsze chyba w tej muzyce, no nie? Że jest ta energia, przepływ energii między publicznością a muzykami. Świetnie, no. Jest bardzo zajebista organizacja. Klucz jest prosty. Jeżeli się lubimy z kimś, jeżeli z kimś się fajnie pracuje, to on gra na tym festiwalu. Zapraszamy. 70-80% to są nasi znajomi, przyjaciele, którzy jakby, z którymi się widzimy przez cały rok grając, z którymi dobrze się bawimy, dobrze się czujemy i też jakby te bandy grają na festiwalu. To jest klucz. Nie zapraszamy zespołów, z którymi jakby nie łączy nas żadna chemia. Tak naprawdę nie zacząłem robić reggae na początku, zacząłem robić hip-hop, ale jakoś szybko od niego odszedłem i zacząłem po prostu specjalizować się w reggae. No i tak się potoczyło i przez te 10 lat miałem okazję nauczyć się mnóstwa nowych patentów, nowych rzeczy, poznać nowych nawijaczy. No i w pewnym momencie nasze drogi się spotkały, ponieważ zostałem wystawiony do wiatru przez Juniora Stresa, którego pozdrawiam, który nie przyjechał na nasz koncert. Natomiast powiedział, a mam takiego fajnego kumpla, nazywa się KCZ, to może on zagra zamiast mnie. Ja powiedziałem, no dobra, no jaki mam wybór. My się poznaliśmy zupełnie przez przypadek, a po pierwszej, drugiej, trzeciej imprezie w zasadzie już było jasne, że ta współpraca się potoczy dalej i szybko doszliśmy do wniosku, że trzeba nagrać wspólną płytę. Range of different styles. We try to look very outside of the box, always in this reggae context, but in all different kinds of other music styles like house, electro, dancehall and dubstep and all these styles. And we feel that over the time it comes more together, you know. At the beginning it was a lot of pieces and now the pieces come together to big puzzle, you know, they make sense over the time. If you listen to our first EP, Bad Bad Bass, it shows like 6 tracks only, but it's 6 completely different styles. Just lovely wise, is it? From the east to the west, fire we play. And everybody wants a party. Jump around, come and move your body. All the girls them getting naughty. From the east to the west, fire we play. And everybody wants a party. Jump around, come and move your body. All the girls them getting naughty. Everybody dip on the dance floor. The girl them wine so come and explore. Speakity then now you can ignore. Watch big body you are more and more. Everybody knows that we are slow rider. Light up the spliff which are everywhere. Rising high like an elevator. Don't take it personal. What we say? Security send off his smoking dead. They want us feeling for people through the fresh air. Big tuna play so me not move nowhere. We just throw the smoke to the air. Yeah. From the east to the west fire we play. And everybody want the party. Jump around, come and move your body. All the girls them getting naughty. From the east to the west, fire we play. And everybody wants a party. Jump around, come and move your body. All the girls them getting naughty. Oh, what a day. Oh, what a day. Oh, what a day.
live in Berlin, so it's a really big city, and when we came here it was like, okay, there's a festival in this town? It's like, no. And then we saw the first posters and we're like, okay, and then suddenly there was a lot of people and we saw the stage and a lot of, well, it was like really nice. For really us good. It's just amazing to see the spot here and see the people and dancing and... Yeah, it's really, really good. Really amazing. Zespół zyskuje na pewno na promocji, bo cały ten festiwal promuje także zespół. Ludzie przyjeżdżają tu, my jesteśmy gospodarzem, gramy na 8 edycji za każdym razem. Także wiesz, ludzie przyjeżdżają też na koncert zespołu Tabu, bo wiedzą, że zawsze co roku jest w Wodzisławiu impreza, na której my gramy. Także zespół też przez to się promuje, tak samo relacje z innymi zespołami są, wiesz, inne, bo jakby spotykamy się tutaj, mamy jakby okazję się poznać, zaprzyjaźnić. Także że to też procentuje już jakby w dalszej egzystencji zespołu, nie? Nie macie argumentów, brakuje wam słów, nie damy się zwariować, uciekniemy znów. Nie macie argumentów, brakuje wam słów, nie damy się zwariować, uciekniemy znów. Panu stoję po was, życie to nie jest zabawa, u nas w kraju tak po prostu wszystko szaro wygląda. Pata daje kasę, kasa zmienia ludzi z czasem, z siebie z nimi to oglądać. Teraz tak już jest, perspektywy nasze mają kres. Poń, która miała ci pomagać, bierze zamiast dawać. Teraz tak już jest, perspektywy nasze mają kres. Dłoń, która miała ci pomagać, ciągle bierze, bierze zamiast dawać. Stoimy po tej samej stronie, Wodzisław! Chciałbym, żebyśmy na przyszłym roku, na początku przyszłego roku wydali płytę. Już bardzo z chłopakami brakuje nam tego, żeby grać nowe numery. Będziemy grali dzisiaj na festiwalu już część nowego materiału. Siedzimy teraz w kanciapie i robimy materiał na trzecią płytę. I jakby to jest nasz cel na jesień, zimę. Mamy mnóstwo ciekawych pomysłów, idziemy troszeczkę w jeszcze bardziej energetyczne granie, także wszystko się dobrze rozwija. No, mam nadzieję, że to się dobrze skończy. Every time we came to Poland, we enjoyed a lot. The crowd is very nice and the vibes are very nice too. So yeah, it's the biggest reggae massive in Europe. Poland has the biggest reggae massive. Revolution time!
la grande babino, no quieres trabajar, no quieres mover el culo, después te quejas de que no tienes un duro. ¿Tú dónde vas? ¿Tú dónde vas? Praca rozpoczęła się w 2007 roku. Ja, nie będąc jeszcze prezydentem, uczestniczyłem w reggae festiwalach w Gorzycach i bardzo mi się ta muzyka i ten typ festiwali podobał. I pod pomysł przenieśmy to do Wodzisławia, zróbmy to zupełnie inaczej. W związku z powyższym urząd praktycznie zajmuje się organizacją bardzo wielu rzeczy, między innymi pole namiotowe, to co jest wyróżnikiem tej imprezy. Współfinansujemy to, chłopcy się świetnie dogadują i to jest najważniejsze. Dwudniowy festiwal, który przynajmniej w dzisiejszej edycji pokazał, że pojawiają się naprawdę poważne postacie tutaj ze sceny reggae. Wielki big up dla wszystkich, którzy uczestniczą w tym festiwalu. Trwa on 2 dni i wydaje mi się, że można go spokojnie wpisać na mapę polskich festiwali. Ludzie, którzy tutaj przyszli, pokazali, że jest warto kontynuować owy festiwal po prostu, Yosemite. Dokładnie. Najcieplejsze miejsce na ziemi. Wodzisław Śląski. Ja bym chciał, żeby on się jakby na tym poziomie utrzymywał. To już jest naprawdę wysoki poziom i tu już nie ma co cudować. Także wiesz, jeżeli zostaniemy w parku, jeżeli to wszystko będzie wyglądać tak, jak wygląda, to ja będę bardzo zadowolony. Wiadomo, że możemy zapraszać zespoły z Jamajki, ale na to trzeba mieć dużo pieniążków. Także Jedynie bym sobie życzył, żeby nas było stać na coraz to lepsze zespoły. A jeżeli chodzi o logistykę całą i organizację, to ten poziom, który jest, mnie satysfakcjonuje. Także chciałbym, żeby się utrzymało to na tym poziomie.